Profesor Lee skierował spojrzenie ku rozciągającej się tuż przed nimi ścianie skalnej, wystrzelającej prawie prostopadle w górę i pocentkowanej ciemnymi otworami jaskiń. Na szczęście niektóre są osiągalne bez konieczności wspinania się. Mary Sanders przesłoniła dłonią oczy, kryjąc je przed promieniami popołudniowego słońca, które wyszło właśnie spoza wierzchołka góry. Podzielimy się na grupki, powiedział profesor. Pamela i Gordon, Karolina i pan Alex, a Mary i John pójdą chyba ze mną. Nie zapuszczajcie się za daleko ani za głęboko, jeżeli jakiś korytarz zacznie opadać w nieznane. Traktujmy to wyłącznie jako pierwszy rekonesans i nie dajmy się ponieść fantazji. Rozejrzymy się, zapoznamy powierzchownie ze strukturą tych korytarzy, a później wymienimy spostrzeżenia i od jutra zaczniemy systematycznie przeszukiwanie góry. Chyba że, mruknął porozumiewawczo, Karolina natychmiast odnajdzie przybytek pani labiryntu i będziemy mogli uważać problem za rozwiązany. Dziewczyna odpowiedziała mu uśmiechem i złożywszy ręce spojrzała błagalnie ku bezchmurnemu niebu. W takim razie, powiedział Melo, nie ma sensu, żebym poszedł z panem profesorem i Mary. Trzy osoby nie zauważą w tych warunkach więcej niż dwie. A jeżeli pójdę sam, będziemy mieli za sobą spacer do czterech jaskiń zamiast do trzech. Nie zachwyca mnie to, Lee zmarszczył brwi. Nie lubię takich samotnych wycieczek. Nigdy nie wiadomo, co się może zdarzyć tam wewnątrz. Wskazał ruchem głowy białą, porytą bruzdami szczelin ścianę skalną. Będę uważał na siebie, Melo powiedział to rzeczowo, bez śladu nonszalancji. Wejdę, o tam, wskazał najbliższy otwór, leżący niemal na równi z powierzchnią platformy i odległy o kilkadziesiąt kroków od baraku. Na pewno znajdę tam wyłącznie ślady pobytu tych Włochów. Mieszkali tak blisko i wejście jest tak dogodne i prowokujące, że musieli tam często zachodzić. Dobrze. Profesor skinął głową i spojrzał na zegarek. Jest trzecia. Punktualnie o piątej wszyscy musimy znaleźć się na zewnątrz. Zbiórka w jadalni. Teraz określmy, dokąd to wejdzie. Wskazał palcem. Kto? Gdzie? Są jeszcze dwa otwory, stosunkowo nisko i trzeci trochę wyżej, tam. Mówił o tym, który widać na skraju, prawie nad brzegiem. Mary i ja wejdziemy tu, wskazał pierwszy otwór. Gordon i Pamela tam, a Karolina i pan Alex spróbują dostać się do tego ostatniego. Jutro posuniemy się wyżej i postaramy się systematycznie przetrząsnąć całe zbocze. Czy są jakieś pytania? Pytań nie było. Pomimo popołudnia słońce grzało coraz mocniej i nawet najlżejszy powiew od morza nie chłodził rozżarzonego powietrza. Profesor znowu spojrzał na zegarek. W takim razie do piątej. Powodzenia. Ruszył wysoki, szczupły ku wylotowi jaskini, a za nim Mary, trzymając w dłoniach dwie latarki elektryczne. Naprzód, dzieci, Melo wyprostował swe szerokie bary. Pozostawiłem wam możliwość osiągnięcia triumfu moim kosztem. Zerknął mimowoli na Gordona, który nie zauważył tego. Dlaczego? Zapytała Karolina. Bo idę sam i nikt mnie nie będzie asekurował. Pani labiryntu zapewne bardzo liczy na takich jak ja. Po co w takim razie wziąłeś linę? Zapytał Gordon, nie uśmiechawszy się. Nie będziesz jej miał kto trzymać, jeżeli trafisz na jakiś komin. W ostateczności przywiążę ją do skały. W każdym razie, jeżeli usłyszycie w głębi góry głuche uderzenie, pamiętajcie, że ważyłem 180 funtów. Roześmiał się, kiwnął im ręką i odszedł. Alex i Gordon ruszyli za Karoliną, która wyprzedziła nieco Pamelę. Idąc, przyglądała się uważnie skale. Po przejściu kilkudziesięciu kroków zatrzymali się wszyscy przed płytkim tarasem skalnym odchodzącym ukośnie ku górze. Słońce oświetlało teraz wąski otwór zawieszony nad jej głowami na skraju tarasu. Ta skała najbardziej przypomina mi ser szwajcarski, westchnęła Karolina. Nie zdziwiłabym się, gdybyśmy wszyscy zeszli się tam w środku. Labirynt, powiedziała cicho Pamela. Tak właśnie mógłby wyglądać. 100 wejść, a tylko jedno prowadzi do celu. Powinnaś być zadowolona. Chodźmy. Gordon lekko dotknął jej ramienia. Już 5 minut minęło. Tak, oczywiście. Pierwsza wspierała się na płytę tarasu. Alex i Karolina ruszyli dalej. Byli już niemal nad przepaścistą krawędzią platformy opadającą stromo ku morzu. Otwór, który chcieli osiągnąć, znajdował się kilkanaście stóp nad ich głowami. Pozornie umieszczony w pionowej ścianie, lecz skała była tu spękana i wyżłobiona deszczem. Także nierówna jej powierzchnia dawała stosunkowo dobre punkty oparcia dla nóg i uchwyty dla dłoni.
Joe zdjął z ramienia zwój liny i podał jeden jej koniec Karolinie, a drugi okręcił wokół siebie i zacisnął węzeł. Zaczekaj tu, póki nie wejdę. Później obwiąż się nią w pasie. Ale tak będzie rozsądniej, powiedział spokojnie i chwycił za występ skalny. Po minucie był już na górze. Tuż przed otworem skała była odłupana. W miejscu odpryśnięcia powstała jak gdyby mała półeczka. Stojąc na niej, Alex spojrzał w dół. Nie dostrzegł Karoliny, ale zobaczył tuż przed sobą jej głowę i po sekundzie stała już przy nim, wycierając ręce o nogawki swych czerwonych, drelichowych spodni. Dlaczego ryzykujesz bez potrzeby? A ty? Położyła mu dłoń na ramieniu, odwróciła się, a później zajrzała w głąb ciemnego otworu. Joe westchnął. Gdzie są latarki? Sięgnęła do tylnej, zamykanej na błyskawiczny zamek kieszeni spodni. Podała mu latarkę. Dzień dobry, pani. Nacisnęła guzik latarki. Nie ma pani pojęcia, jak bardzo chciałam panią odwiedzić. Do kogo mówisz? Zapytał z uśmiechem, przewidując odpowiedź. Do pani labiryntu oczywiście. Pochyliła się jeszcze bardziej, zanurzyła w głębi otworu. Nic nie widzę. Dobiegł go prawie natychmiast jej przytłumiony głos. Latarka mi się zacięła. Odwrócił się szybko i wsunął niemal na czworakach w ciemną czeluść, w której zniknęła Karolina. Na zewnątrz słońce świeciło tak ostro, że w pierwszej chwili nie dostrzegł dziewczyny i nacisnął raz jeszcze guzik latarki, myśląc, że zgasła. Czy będziemy bawili się w chowanego? Zapytała Karolina. Zapalił latarkę i dopiero teraz spostrzegł, że znajduje się u wejścia do długiego, wąskiego korytarza, który opadając łagodnie niknął w oddali. W milczeniu naprawiali przez chwilę latarkę Karoliny, a kiedy zapaliła się, ruszyli wolno korytarzem. Było to o wiele chłodniej niż przypuszczał. Spojrzał za siebie. Otwór, którym weszli do wnętrza jaskini, świecił z dala jak maleńkie okienko. Smuga blasku dziennego kładła się na wilgotnych kamieniach, po których zaczęli łagodnie schodzić w dół. Odwrócił się. Długi promień latarki, trzymany przez idącą przodem Karolinę, skakał po ścianach i wybiegał co chwila daleko w głąb. Na krańcu korytarza wznosiła się wilgotna, prostopadła ściana, lśniąca tysiącami maleńkich iskierek odbitego blasku. Od stropu oderwała się zimna kropla i upadła na policzek Aleksa. Wzdrygnął się. Tu jest jakiś napis! Powiedziała nagle Karolina i zatrzymała się. Głos jej zadudnił niespodziewanie grubo i ucichł w ciemnej głębi. Stali naprzeciw ściany zamykające korytarz. Napis był dwuwierszowy, wyskrobany ostrym narzędziem w wilgotnym kamieniu. Amanazardi, Shehimuore, non hagire al di dai mordo all'arte. Po włosku oczywiście. W głosie dziewczyny był wyraźny zawód. Kochaj i bądź kochany, gdyż na takich jedynie skrzydłach śmiertelnik ulecieć może z ziemi ku niebiosom. Co to jest? Sonet Michała Anioła. Musiał to wyryć jeden z tych biednych chłopców, którzy tkwili tu w czasie wojny. Zrobiła jeszcze kilka kroków i wsparła się wyciągniętą dłonią o zaporę skalną. Koniec, możemy wracać. Mimo tych pełnych rezygnacji słów uważnie zaczęła przesuwać promień latarki wzdłuż ściany. Czego szukasz? Zapytał Alex, który chcąc nie chcąc towarzyszył jej w tej operacji. Tajemniczego przejścia? Nie, zawahała się. Widzisz? Tu wszędzie skapuje i spływa woda. Skierowała światło ku ziemi. A przecież nie stoimy na piasku, tylko na litej skale. Chcę po prostu sprawdzić, dokąd ta woda uchodzi, bo na razie nie widzę odpływu. Jesteśmy w najniższym punkcie korytarza i gdyby woda nie znalazła sobie ujścia, powinna być i powstać tu jeziorko. Czy w tym klimacie woda nie może po prostu wyparować? Powiedział John niepewnie. Ani petrografia, ani geologia nie interesowały go nigdy i mało wiedział o budowie skał. Wykluczone. Nie w takiej ilości. Nie dochodzi tu wiatr ani słońce, a temperatura jest stosunkowo niska i chyba mniej więcej równomierna, bo w głębi korytarza różnica między dniem a nocą nie jest istotna. W każdym razie musimy dokładnie zbadać wszystko, co możemy, żeby później już tu nie wracać. Uklękła i świecąc nisko nad ziemią zaczęła przesuwać się powoli na kolanach wzdłuż ściany. Widzisz? Powiedziała po chwili. Tędy przesącza się w dół. Powiodła dłonią po gładkiej kamiennej powierzchni. O, tu jest szczelina i biegnie aż dotąd. Zobacz, Joe. A wygląda tak, jak gdyby ktoś wyjął kawałek skały, a potem dopasował go na powrót. Alex ukląkł przy niej. Moim zdaniem to wygląda zupełnie jak naturalne pęknięcie.
Widziałam w życiu tysiące takich. Znowu zimna kropla upadła mu na kark. Ohyda! Ale Karolina zdawała się go nie słyszeć. Przez chwilę opukiwała skałę, potem odsunęła się od ściany i wstała. Musimy spróbować, czy nie da się tego fragmentu wyjąć, powiedziała zdecydowanie. Aleks potrząsnął głową z powątpiewaniem. Może przecież ważyć kilkaset funtów. Nie znamy jego grubości. Poza tym wydaje mi się, że to zupełnie zwykłe nadpęknięcie powierzchni. Na ramieniu uczuł lekki dotyk dłoni dziewczyny. Umilkł. W Egipcie, powiedziała, spotyka się maskowanie drzwi wykonane w sposób, który należałoby chyba nazwać artystycznym. Czasami wejścia do komnat grobowych bywają zupełnie niedostrzegalne. Imitują pęknięcia skały, wypukłości, wklęśnięcia. Wszystko byle tylko ukryć, że są przejściami, które służyć winny tylko wtajemniczonym. Przy ostatnich słowach znowu uklękła i naparła ramieniem na skałę. Uważaj! Alek wziął ją w pół i odciągnął. Później szybko ukląkł w miejscu, które przed chwilą zajmowała. Co robisz, Joe? Na pewno nie znam się na maskowaniu przejść, ale wiem, że obluzowany głaz tych rozmiarów mógłby cię oduczyć łatwowierności w stosunku do ruchomych K. Nacisnął z całej siły. Nie. Nacisnął jeszcze mocniej. Nie. Dokończył i odetchnął głęboko. Skała drgnęła. Mój wielki, jedyny Boże, powiedział ze zdumieniem. Poruszyła się. Uważaj, Joe. Karolina stała za nim pochylona. Czuł na policzku jej oddech. Nic mi nie będzie. Poświeć tu. Oparła latarkę na jego ramieniu, patrząc uważnie na drgający pod naciskiem jego ramienia blok kamienny. Joe odwrócił głowę, by móc zaatakować ścianę całą powierzchnią barku. Naparł i zapytał zduszonym głosem. Ustępuje? Nie, zaczekaj. Spróbujemy inaczej. Tak, słucham. Próbuj nacisnąć go nie po środku, ale z jednej strony. Dobrze. Znowu pochylił się i naparł, przykładając ramię niemal do linii, która ukazywała pęknięcie w skale. Poczuł, że blok drgnął i cofnął się niespodziewanie miękko i głęboko. Chwytając równowagę, Aleks wyprostował się gwałtownie. Przez chwilę patrzyli w milczeniu, nie poruszając się. Przed nimi widać było w skale ciemną szczelinę, powstałą w miejscu, gdzie blok skalny obrócił się jak na osi. Jak na komendę uklękli znowu i zbliżyli głowy do otworu. – Spróbuj! – powiedziała Karolina, ale Joe uciszył ją, przykładając palec do warg. – Co? – szepnęła. Zamiast odpowiedzi wskazał jej szczelinę. Słuchali przez chwilę. – Co to jest? – zapytała półgłosem. – Trzęsienie ziemi? Alex w milczeniu zaprzeczył ruchem głowy, potem spojrzał w kierunku, z którego nadeszli. Niski strop opadającego korytarza zakrył przed nimi wejście do jaskini. Zastanawiał się przez chwilę. Z głębi otworu powstałego przez cofnięcie się odłamu ściany dobiegał do nich cichy, monotonny szum, chwilami rosnący tak, że skała dygotała lekko, przynosząc odgłos potwornych, powolnych uderzeń, jak gdyby ukrywała olbrzymie zwierzę miątające się w poszukiwaniu wyjścia. Już wiem. Słuchał jeszcze raz chwilę, potem przytaknął sobie ruchem głowy. Znajdujemy się w tej chwili wewnątrz góry, ale nie powyżej baraku, tylko poniżej. Najwyraźniej morze wybiło sobie tunele w skale, a ten otwór, który mamy przed sobą, prowadzi do wody. To, co słyszymy, to odgłos fal uderzających o brzeg i wdzierających się do wnętrza. Woda przenosi dźwięki i drżenie gruntu w głąb góry. Te tunele na pewno mają znakomitą akustykę. Stoimy tu mniej więcej na wysokości 2 pięter ponad powierzchnią morza, jeżeli dobrze obliczyłem wysokość otworu jaskini i spadek korytarza. Może spróbujemy odsunąć ten kamień jeszcze trochę. Najpierw chciałabym zobaczyć, jak jest osadzony. Poświeć mi. Zaczęła uważnie badać powierzchnię kamienia. Ku swemu zdumieniu Joe dostrzegł, że robi to przy pomocy powiększającego szkła, które wyjęła z kieszeni spodni. Badała długo, starannie, po kilka razy przesuwając soczewkę nad ostrymi krawędziami otworu. Nie wiem, powiedziała cicho. Nawet gdyby to była prawda, minęło tysiące lat od tego czasu, a tu jest wilgoć. Widać wyraźnie, że woda wyżłobiła sobie przejście. Mogła podmyć ten kawałek skały. Mógł sam odpęknąć. Ale on tkwi w głębi jak drzwi na zawiasa. To może być naturalne, ale może też być... Dłonią, w której trzymała szkło, dotknęła lekko powierzchni głazu. Nie ma na nim śladu obróbki, ale starożytni byli mistrzami w tych sprawach i posiadali nieskończoną cierpliwość. Mogli zresztą wykorzystywać naturalne pęknięcie.
Spróbujmy odepchnąć ten kamień jeszcze troszeczkę i zobaczymy, co tam jest. Alex ukląkł przy niej i wspólnym wysiłkiem naparli na głaz. Otwór powiększył się na tyle, że światło odkryło im leżącą naprzeciw ścianę, która biegła prostopadle w dół. Zobaczymy, co tam jest. Trzymając w dłoni latarkę, wsunął z trudem głowę i ramię do otworu. Zwiesiwszy rękę tak, aby światło latarki padało pionowo w dół, patrzył. Co tam widzisz? Karolina stała w odległości niecałego kroku, ale ściana skalna zupełnie stłumiła głos i słowa jej dobiegały jak z wielkiego oddalenia. Studnia, gładka, prowadząca w dół, chyba wyżłobiona kropelkami wody w ciągu milionów lat. Tak jak przypuszczałem, widać w dole wodę. Światło latarki odbija się w jej powierzchni. Ponad wodą jest ciemno, ściany nie widać. Widocznie ten szyb rozszerza się w dole tuż nad powierzchnią morza. Cofnął się. Zobacz sama. Karolina wytknęła głowę do otworu. Patrzyła długą chwilę, potem cofnęła się. Myślę, że to jednak nie to. Westchnęła. Tędy nie mogła prowadzić żadna droga do skalnej świątyni. Ale gdyby się opuścił mnie na linię... Joe spojrzał na zegarek. Za 5:05, powiedział szybko z wyraźną ulgą. Wydawało mi się, że jesteśmy tu najwyżej kwadrans. Sprawdź na swoim. Tak, Karolina skinęła głową. Musimy odejść. Wszyscy przestrzegamy tego w obcym terenie. Chodźmy, inaczej zaczną się o nas niepokoić, ale wrócimy tu jutro. Ruszyli powoli pod górę i wkrótce ujrzeli z dala otwór, w którym tkwił nierówny wycinek niebieskiego nieba. Kiedy poczuli na twarzach łagodny powiew otwartych przestrzeni, Karolina lekko dotknęła palcami rękawa idącego obok mężczyzny. Tak? Zatrzymał się. O, chciałam ci tylko powiedzieć, jak to dobrze, że jesteś. Wspięła się na palce, pocałowała go, obejmując jego szyję ramionami. Potem odsunęła się gwałtownie. Chodźmy. Gdy znaleźli się znowu na maleńkiej półeczce okalającej otwór korytarza, Joe spojrzał na morze rozciągające się po granicę lekko zamglonego widnokręgu. Jak cicho. Karolina wzięła go pod ramię i stanęła przy nim nad krawędzią kilkupiętrowej przepaści. Musieli ją za chwilę przebyć, żeby powrócić do baraku, błyskającego teraz w oddali szybami, w których odbijało się słońce. Chciała powiedzieć coś jeszcze, ale nagle z nad morza dobiegł dziwny dźwięk, tak podobny do wycia nadlatującego pocisku artyleryjskiego, że Alex mimowoli pochylił lekko głowę. Podmuch wiatru uniósł fontannę kurzu przed barakiem, zakręcił nią i cisnął o zbocze góry. A potem stało się... Joe instynktownie, nie myśląc o tym, co robi, chwycił dziewczynę w ramiona i wtoczył się z nią do korytarza w chwili, gdy potężne uderzenie powietrza ze świstem runęło na skałę. Karolina natychmiast wyswobodziła się z jego ramion i zaciskając dłoń na ostrym występie u wejścia, wyjrzała na zewnątrz. Co? Co się stało? Było zupełnie cicho. Wiatr przepadł nad morzem. Słońce świeciło jasno. Szybko. Joe okręcił dziewczynę liną i mocno zawiązał węzeł. Schodź. Będę stał tu i asekurował cię, popuszczając linę. Będziemy przynajmniej mieli pewność, że cię nie zwieje. Bez słowa posłusznie skinęła głową. Ale gdy wyszedł znów na półeczkę i spojrzał w dół, zobaczył Karolinę siedzącą u stóp skały, spokojnie palącą papierosa. Nadal było zupełnie cicho, chociaż głos morza uderzającego o brzegi wyspy wydał mu się groźniejszy. Zszedł szybko i stanął obok Karoliny. Co to było? Zapytała wstając i gasząc papierosa. O mały włos, a było nas zmiotło za burtę, wskazała dłonią brzeg urwiska. Zdaje się, że to ten wielki wiatr, o którym wspominał nasz młody Grek. Ucichł na szczęście. Chodźmy, nie chciałbym się z tym znów spotkać na otwartej przestrzeni. Pobiegli w stronę baraku. Hej! Zatrzymali się. Okrzyk rozległ się z bliska, ale rozejrzawszy się, John nie dostrzegł nikogo. Dopiero gdy Pamela zawołała go po raz drugi, zauważył ją stojącą w otworze, przed którym się rozstali. Z ciemności wynurzył się także Robert Gordon i oboje zaczęli schodzić szybko. – Czy znaleźliście coś ciekawego? – zapytała Pamela. – Dlaczego tak sądzisz? – Karolina Bikon spojrzała na nią z nadzieją. – A wy? – My nic, ale widząc was biegnących w stronę baraku, pomyślałam, że może odkryliście coś nadzwyczajnego i chcecie jak najprędzej podzielić się ze wszystkim wiadomością. Uciekaliśmy przed wiatrem, powiedział Joe uśmiechając się. Przed wiatrem? Robert Gordon uniósł brwi. Dlaczego? Powiedziałbym nawet, że przydałby się mały wietrzyk. Jest potwornie duszno. Tam wewnątrz, wskazał górę, jest o wiele przyjemniej. Naturalna klimatyzacja.
Nie rozumiem, po co Włosi wybudowali tę drewnianą budę, mając pod ręką takie znakomite naturalne mieszkania. Zaczęli iść wszyscy czworo w stronę baraku. Prawdopodobnie dlatego, że człowiek niechętnie powraca do warunków, z których się wyzwolił. Ludzkość parę tysięcy lat temu opuściła jaskinie i bardzo polubiła przestronne, stojące w słońcu domy. Karolina uniosła rękę i zaczęła nią wymachiwać ku postaciom stojącym przed drzwiami baraku. Jesteśmy w komplecie. Mary i John już wrócili. Profesora zastali w jadalni rozpakowującego podręczne laboratorium fotograficzne. Oparł o ścianę statyw i podszedł do stołu. Siadajcie, powiedział i wskazał im krzesła. I jakie wnioski? Jeżeli o mnie chodzi, Melo wzruszył lekko ramionami, to najprawdopodobniej jestem za gruby, żeby przeprowadzać tego rodzaju badania. Wszedłem do olbrzymiego, śliskiego, wznoszącego się w górę korytarza, który w pewnej chwili stał się dla mnie za wąski. Po prostu nie mogłem się przecisnąć ani pół kroku dalej. Korytarz nie kończył się w tym miejscu, ale prowadził bez przerwy pod górę. I tyle mogłem stwierdzić przy pomocy latarki. Odchodziła zresztą z tego miejsca jeszcze jedna odnoga, niska, kręta i bardzo stroma. Przeszedłem kawałek tego drugiego korytarzyka na czworakach, ale przyznaję, że bałem się posuwać w zupełnej ciemności, niemal głową w dół, nie mając nikogo, kto by mnie asekurował. Poza tym skała jest tam krucha i wszędzie leży pełno odłamków. I to chyba wszystko. Oczywiście nie zauważyłem żadnych śladów bytności człowieka, poza jakimiś napisami włoskimi przy wejściu. Niestety nie umiem po włosku. Rozłożył przepraszającym gestem ręce, zdjął okulary i zaczął przecierać je chusteczką. A wy? Pamela wzięła do ręki otwarty notes leżący przed Gordonem. Mieliśmy bardzo podobną drogę. Weszliśmy w wąski, także prowadzący pod górę korytarz, który potem zrobił się tak ciasny, że Robert nie mógł pójść dalej. Ja przecisnęłam się, asekurowana liną. Korytarz od tego miejsca opada w dół i zakończony jest prawie okrągłą komnatą o wysokim sklepieniu, w którym widać czarne otwory prowadzące w górę. Kapało stamtąd okropnie. Cała ta wyspa jest poryta jak kretowisko. Starałam się na miejscu naszkicować naszą trasę w dwóch rzutach, podsunęła profesorowi notes. To wszystko. Nie napotkaliście żadnych śladów działalności człowieka? Napotkaliśmy tylko wodę i wilgoć. Pozostałe po okresie ulewnych deszczów. Gordon był najwyraźniej zniechęcony. Wyobrażam sobie, co tam się wtedy dzieje. Wewnątrz szumią pewnie potoki i góra przypomina kolosalną konewkę. Jeżeli był tu kiedykolwiek jakiś przybytek kultowy, niewiele z niego chyba pozostało. Ale bardzo wątpię, żeby tu istniało coś takiego. Kretańczycy mieli dobrych architektów i rozwiniętą sztukę inżynieryjną. Nie wprowadziliby chyba bogini do tak kruchego, wilgotnego mieszkania. Spostrzeżenia Mary Sanders i profesora nie odbiegały specjalnie od dwóch pierwszych relacji. Góra była mokra, wnętrze jej, jak stwierdził profesor, składało się z wapiennego masywu, wydźwigniętego ongi ponad fale i od tego czasu kruszonego w ciągu milionów lat nieustannymi atakami morza i spływającej wody deszczowej. To nie będzie prosta sprawa, jeżeli nie uda nam się od razu opracować metody badań, która umożliwi eliminację niepotrzebnego wysiłku, dokończyli. Obawiam się, że bez pomocy szczęśliwego przypadku możemy cały pobyt na wyspie spędzić, penetrując na chybiu trafił wnętrze tych grot i korytarzy, których jest o wiele więcej niż można sądzić na pierwszy rzut oka. Na to oczywiście nie możemy sobie pozwolić. Zresztą na szczęśliwe przypadki nie wolno nam liczyć, bo zdarzają się one zwykle dopiero wtedy, kiedy ma się opracowaną metodę działania. Ale dla porządku chcielibyśmy jeszcze dowiedzieć się, co widzieli Karolina i pan. Nie dokończył. Od strony morza znowu nadbiegło wysokie, zawodzące wycie. Szyby baraku zatygotały, po dachu przeleciało głębokie dudnienie i wszystko ucichło. Co to jest? Pamela zerwała się z krzesła. Wiatr. Joe także wstał i podszedł do okna. To już drugie uderzenie. Podmuch wichur i tym razem minął prawie tak szybko, jak się pojawił. Profesor machnął ręką, jak gdyby opędzając się przed muchą. Najwyraźniej wiatr obchodził go tylko o tyle, o ile potrafił zakłócić mu bieg myśli. Stojący przy oknie Joe odwrócił się plecami do szyby i zapalając papierosa zauważył, że Lee zerka w notes Pameli Gordon. Najgorsze jest na razie to, że brak w naszej ekipie doświadczonych speleologów, którzy potrafiliby w stosunkowo krótkim czasie zbadać wiele korytarzy pionowych bądź zalanych wodą. Bez tego trudno nam będzie zorientować się w tym labiryncie. Lekko uderzał otwartą dłonią w notes i uśmiechnął się na widok Karoliny, która po jego ostatnich słowach otworzyła usta. Zaraz, moje dziecko, wiem, co chcesz powiedzieć.
I ja dochodzę do wniosku, że wysepka, taka jak Keros, mogła być uznana przed tysiącami lat za prawdziwy labirynt. Mamy przecież ten papirus Perimosa, który na pewno jest autentyczny, a informacje w nim zawarte coraz bardziej wydają się prawdopodobne. Oczywiście nie wiem, czy znajdziemy panią labiryntu. Nie wiem, czy ocalała, a z nią miejsce, w którym przebywała. Mogło się ono po prostu zawalić i posąg spoczywa teraz pod tysiącami ton skały. Mogło jej tu nigdy nie być, ale zrezygnować nam nie wolno. Znowu urwał, gdyż do jadalni wszedł Eleftherios Mithrakis. Jak tam pogoda? Zapytał Melu. Za 2-3 godziny zacznie się prawdziwy wiatr. Młody Grek rozejrzał się. A gdzie jest ten pan, który poszedł na ryby? Boże! Zawołał Mary. Gdzie jest Simon? Pamela Gordon bez słowa uniosła głowę i spojrzała na Mithrakisa. Proszę się nie niepokoić. Latarnik zawrócił, szybko ruszył ku wyjściu. Rybacy nigdy nie wracają punktualnie. Uśmiechnął się, ale mimo to jeszcze przyspieszył wychodząc. Wstali wszyscy i podeszli do okien. Greg przecinał wyspę, biegnąc w stronę urwiska, potem zatrzymał się nad krawędzią przepaści i rozglądał przez chwilę. Wreszcie odwrócił się, skinął głową i jak gdyby nie był pewien, że zrozumieją ten gest, rozłożył szeroko ręce i zwolna opuścił je kilkakrotnie ruchem, który oznaczał – uspokójcie się, jest tam. Pochylił się i zniknął za krawędzią urwiska. Wszystko w porządku, profesor zwrócił się od okna. O czym to mówiliśmy? A tak, o naszych szansach. A więc Joe spojrzał kątem oka na Pamelę Gordon, która stała wyprostowana obok swego męża. Może to było przewidzenie, ale wydało się Aleksowi, że twarz jej wyraźnie pobladła pod powłoką świeżej opalenizny. Hej! Dobiegło słabe wołanie od strony brzegu, zagłuszone ogromnym, monotonnym głosem fal. Krater wygramolił się na skraju urwiska, tuż za nim wspiął się Mithrakis, który, gdy stanęli już obaj na płaszczyźnie, podał Anglikowi jakiś podłużny przedmiot. Hej! Krater zbliżał się ku nim wielkimi krokami, wymachując wędką i trzymanym w drugiej ręce przedmiotem, w którym już po chwili rozpoznali wielką rybę dość osobliwego kształtu. Przewieszona przez ramię idącego płócienna torba kołysała się gwałtownie. Zbliżył się, zniknął za barakiem, drzwi wejściowe trzasnęły. Usłyszeli energiczne kroki i pojawił się przed nimi. Był zdyszany. – Czy widzicie? – zawołał gwałtownie, chwytając oddech. – Będzie z tego taka kolacja dla wszystkich, a jeszcze zostanie coś niecoś dla pani labiryntu. – Wszystko pięknie – powiedziała Mary Sanders. – Ale dlaczego się spóźniasz? Wiesz przecież, że nie pozwolił jej dokończyć. – Dajcie mi dojść do słowa – zamachał rękami. Płócienna torba podskoczyła. Martwa ryba podfrunęła ociężale i opadając klasnęła jego nagie udo. Zszedłem tam i łowiłem przez cały czas, patrząc na zegarek, tym bardziej, że schwytałem ją już przed godziną. Znowu uniósł ryby i opuścił. Ale wyobraźcie sobie, że ta przeklęta wyspa to prawdziwy labirynt, nawet na zewnątrz. Oddaliłem się, może o kilkadziesiąt kroków od miejsca, w którym zszedłem w dół. Zresztą przez cały czas pamiętałem doskonale, gdzie się ono znajduje. Pan Mithrakis pokazał mi nawet taką osobliwą czerwoną skałkę, od której powinienem rozpocząć wchodzenie. Cały czas w lewo i pod górę. Zresztą droga tam jest zupełnie wyraźna i podczas schodzenia nie wydawała się mi niebezpieczna. Trzeba było tylko uważać na punkty oparcia dla nóg. No i wyobraźcie sobie, spoglądam na zegarek, widzę, że czas nadchodzi. Idę więc prosto ku miejscu, którym zszedłem. I co powiecie? Stanąłem, a przede mną pionowa ściana i żadnej drogi pod górę. Dwa razy starałem się podejść w miejsca, które wydawały mi się strome. Mniej. I nic. Ściana stawała się po chwili gładka, prostopadła, zawracałem. Nie uwierzycie, ale trwało to prawie godzinę, póki pan Mithrakis nie pojawił się w górze jak Perseusz i nie uwolnił mnie. Zwrócił się ku młodemu Grekowi, który z uśmiechem słuchał jego dramatycznej relacji. Dziękuję panu, naprawdę dziękuję. Ale już wydrapałem z scyzorykiem krzyżyk na kamieniu i nie będę więcej pana niepokoił. Sam trafię. Która z was dziewczęta potrafi przyrządzać ryby? Macie. A ja tylko umyję się i zaraz wracam. Z rozmachem podał martwe stworzenie Karolinie, która odważnie ujęła rybę za ogon i zważyła ją w dłoni. Nie rozumiem, jak można łowić ryby, powiedział półgłosem Robert Gordon, pochylając się ku żonie. Zabijanie dla przyjemności powinno być zabronione. Mówisz tak, bo nie lubisz ryb. Pamela uśmiechnęła się. Eleftherios Mithrakis zwrócił się do profesora. Chciałem państwa uprzedzić, że musicie pozamykać teraz okiennice we wszystkich pokojach. Wielkie uderzenie wiatru przychodzi zwykle niespodziewanie i mogłoby powyrywać okna. Powyrywać okna?
Krater zatrzymał się przy drzwiach i spojrzał na niego z niedowierzaniem. Czy pan trochę nie przesadza? Nie. Greg uśmiechnął się. Przeżyłem tu już kilka takich burz powietrznych. Zresztą mam takie instrukcje. Rozłożył ręce. Jestem odpowiedzialny za stan urządzeń na wyspie. Kabel elektryczny biegnie z latarni do baraku pod ziemią i jest zabetonowany w skale, także nie trzeba obawiać się zerwania przewodów. Światło nie zgaśnie. Kiedy wiatr ustanie, natychmiast dam znać. Oczywiście, oczywiście, profesor wstał. Nie mamy najmniejszego zamiaru utrudniania panu pracy. Kiedy spodziewa się pan burzy? Pierwsze pojedyncze podmuchy już przeszły, ale zwykle następują one na długo przed prawdziwym uderzeniem. Sądząc z tego, co mi podano przed kwadransem przez radio, mamy mniej więcej godzinę czasu. Muszę teraz wrócić do radiostacji, ale może najpierw pomogę przy zamykaniu tych okiennic. Nic podobnego, dziękujemy, zaraz sami to zrobimy. Mellow podniósł się szybko z miejsca. Aha, i jeszcze jedno. Smytrakis podszedł ku drzwiom. Proszę pamiętać o zabezpieczeniu drzwi wejściowych. Nie są za mocne i dlatego posiadają od zewnątrz sztabę, na którą je zamykam w tych okolicznościach. Ale w tej chwili, kiedy Państwo jesteście w środku, nie mogę tego zrobić. Myślę, że należy je podeprzeć jednym albo dwoma dużymi kamieniami. Zaraz je przyniosę. Joe ruszył od okna, ale Kraters wyprzedził go. Zaraz to wszystko załatwimy i pozamykamy okna. Jest pan najuprzejmniejszym latarnikiem na świecie, ale nie możemy dopuścić do tego, żeby pobyt grupki Anglików na tej wyspie stał się dla pana żywiołową klęską. Słowa jego sprawdziły się, chociaż w tej chwili nie przypuszczał tego nikt z obecnych na wyspie.